dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce. To jest druga część gorącego pytania wokół niemieckiej dominacji w Europie oraz tym, czy Francja i Włochy, kiedy zawrzą sojusz, nowy traktat, o którym jest mowa i w Paryżu, i w Rzymie, czy zrównoważą ten niemiecki wpływ w Europie. Dr Marcin Kędzierski mówił przed przerwą, że nie zrównoważą. Witam ponownie. A więc zapytam o to profesora Tomasza Grzegorza Grosse, czyli jest mowa o reformie reguł z Maastricht. Wiadomo, że Francja ich nie przestrzega i że uchodzi jej to od lat na sucho. No, ogólnie wszyscy wydają się spodziewać jakichś reform, no bo w końcu ta sytuacja z rozjeżdżaniem się strefy euro trwa już bardzo długo i to status quo jest korzystny dla Niemiec, ale niekoniecznie korzystny i to szczególnie dla państw południa Europy, czyli czy może jednak będzie jakiś ruch w jakimś kierunku, panie profesorze? Przede wszystkim tutaj zwróciłbym uwagę na to, że jest pewne napięcie francusko-niemieckie i to niezależnie od tego, co się stanie po wyborach w Niemczech i po wyborach we Francji, bo jeżeli te wybory pójdą, moglibyśmy powiedzieć, według pewnego scenariusza niedobrego dla tych relacji, to tym silniej oba kraje powinny szukać sojuszników przeciwko drugiemu. Ale nawet jeżeli one pójdą w sposób optymalny z punktu widzenia relacji pomiędzy Berlinem a Paryżem, to w dalszym ciągu strukturalnie są tematy dotyczące przyszłości integracji europejskiej, zwłaszcza strefy euro, które wyraźnie różnią polityków niemieckich i francuskich. No, ale pan doktor Marcin Kędzierski powiedział, że niestety Polska no, nie jest dobrym partnerem dla Berlina. Berlin ciągle wysyła takie sygnały, żeby no, pokazać, że nie zamierza się bratać ani lewarować, pozwalać się używać jako lewar populistom w Europie Środkowo-Wschodniej. No więc raczej chyba to nie ma szans. Więc ja uważam, że Niemcy sobie strzelają sami w stopę, dlatego że do tej pory w tych dyskusjach z Paryżem przede wszystkim opierali się na Niderlandach i krajach Europy Północnej, ale naturalnym partnerem w tych dyskusjach jest Polska, tym bardziej, że polska gospodarka się rozwija bardzo dobrze i niedługo będziemy również płatnikiem netto do budżetu europejskiego. W związku z tym mamy wszystkie te dane, które sytuują nas raczej w gronie państw tak zwanej północy. I tutaj jesteśmy w związku z tym zarówno jeśli chodzi o kwestie unii transferowej, jak i liberalizacji na rynku wewnętrznym raczej po stronie Niemców, w dyskusjach z bardziej protekcjonistycznie nastawionymi politykami francuskimi. Dlaczego Niemcy nie chcą wykorzystać relacji z Polską w tych dyskusjach z Paryżem, to oczywiście jest osobna kwestia. Ja tylko bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, Niemcy też są troszkę krajem spoza żelaznej kurtyny, dlatego że my musimy pamiętać, że mniej więcej połowa tego kraju była przez wiele lat po stronie bloku wschodniego. W związku z tym Niemcy nie mogą myśleć tylko i wyłącznie o sobie jako kraj z Europy Zachodniej, bo oni mają bardzo wiele milionów obywateli, którzy mają dokładnie taką samą tradycję jak Polacy, Węgrzy i inni środkowoeuropejczycy. Druga rzecz jest taka, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia winy po stronie, powiedzmy, rządu Prawa i Sprawiedliwości w tych różnych problemach polsko-niemieckich, dlatego że również elity niemieckie bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby nie mogły same później wykorzystywać tych relacji z Warszawą, dlatego że kształtują pewną narrację antypolską, oskarżającą Warszawę o odchodzenie od wartości europejskich, o łamanie praworządności i tak dalej, i tak dalej. Zwrócę uwagę na jedną rzecz, mianowicie przewodniczący Bundestagu
Wolfgang Schäuble wielokrotnie apelował z pozycji swojego urzędu, żeby nie podchodzić w sposób patrimonialny do Warszawy, że nie jest prawdą to, co mówią niektórzy politycy w Berlinie, że Warszawa łamie demokrację, że to jest rząd autorytarny, że nie ma wolności słowa, że nie ma pluralizmu mediów. Czyli te wszystkie oskarżenia, albo duża ich część, która jest formułowana w Berlinie lub w Brukseli, przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, jest, mówiąc językiem Schäublego, nieprawdziwa, i Schäuble wskazuje, że w ten sposób elity niemieckie same sobie zamykają możliwości manewru w polityce europejskiej. I ostatnia rzecz. Ostatnio pojawiła się taka kontrowersja, bo ten kandydat CDU-CSU na przyszłego kanclerza niemieckiego, Armin Laschet, on miał bardzo taką pojednawczą wypowiedź, jeśli chodzi o relacje z Warszawą. Mówił, że nie należy właśnie w sposób taki patrimonialny, taki ex cathedra podchodzić do tego, co się dzieje współcześnie w polityce polskiej. Nie należy się za bardzo tam mieszać. Trzeba uszanować pewną też tradycję i pewne wartości, do których są przywiązani Polacy. Więc tak jakby antycypował pewną sytuację, że Warszawa może być potrzebna w przyszłości Berlinowi do tego, żeby budować pewien blok skierowany w gruncie rzeczy na zrównoważenie tego bloku, nad którym pracuje w tej chwili Macron. Czy to się okaże po wyborach pewną rzeczywistością, czy tylko jest to taka powiedziałbym, medialna próba czy sonda, która ma wybadać, jak to będzie przyjęte przez wyborców niemieckich, jak to zostanie odebrane w Warszawie, to oczywiście przyszłość pokaże. Ale tak czy inaczej, ja uważam, że Niemcy strzelają sobie w tej chwili w stopę i w bardzo dużym stopniu sami pracują nad tą przepaścią, która jest pomiędzy Warszawą a Berlinem. No ale to przecież sygnały płynące z Berlina idą mniej więcej w tym kierunku, że wystarczy przeczekać rządy Prawa i Sprawiedliwości, w końcu nastąpią takie rządy, które będą bardziej po myśli Berlina, z którymi będzie łatwiej się porozumieć. Doktor Marcin Kędziecki, to może raczej my powinniśmy szukać porozumienia z Francją i jakiegoś sposobu równoważenia właśnie naszych relacji z Niemcami, których nie ma tak naprawdę obecnie. Takie pomysły pojawiało się kilkukrotnie. Przypomnę, że przecież w tym kierunku miała iść wizyta prezydenta Macrona w Polsce w 2020 roku, kiedy odwiedzał Warszawę i Kraków, bodaj to był początek lutego. Natomiast politycy, o których wspomniał profesor Grosse, czyli Wolfgang Schäuble i Armin Laschet, to są wciąż politycy starego pokolenia partii CDU, dla których kluczowa jest kwestia rozwoju gospodarczego i stabilności fiskalnej. To są takie kanony, fundamenty w ogóle niemieckich konserwatystów. Ale to już jest pokolenie, które schodzi z tej niemieckiej sceny politycznej. Laschet bardzo mocno ucierpiał ze względu na kryzys związany z powodzią. Niemcy nie widzą go jako przyszłego kanclerza. Patrząc na te zmiany, na to, co dzieje się w sondażach, CDU po tej strasznej powodzi, która dotknęła zachodnie Niemcy, spadły z poziomu około 30% do poziomu 20-kilku%. I wyraźnie zyskuje SPD ze względu na bardzo wyrazistego i akceptowanego przez Niemców kandydata na kanclerza Olafa Scholza, ministra finansów. I jeżeli te sondaże dla SPD i Zielonych byłyby jeszcze nieco lepsze, nie można wykluczyć sytuacji, że przyszły rząd stworzą właśnie socjaldemokraci i Zieloni, a te dwie partie są umiarkowanymi, ale jednak zwolennikami poluzowania tych reguł fiskalnych w Unii Europejskiej. Więc jeżeli w Berlinie ukonstytuuje się rząd zielono-czerwony, nie jest wykluczone, że znajdą oni porozumienie z Paryżem i z Rzymem w sprawie pewnych reform strukturalnych strefy euro. Jeżeli wybory wygra CDU, o to będzie znacznie trudniej. Natomiast też pamiętajmy, że ta twarda frakcja, taka fiskalna, reprezentowana na przykład przez Friedricha Merza, nie wygrała wyborów na szefa CDU, więc jeżeli Zieloni i
SPD uzyskają wystarczająco dużo mandatów, aby utworzyć samodzielny rząd, czy samodzielny w sensie, że nie będą potrzebowali na przykład liberałów, to umiem sobie wyobrazić sytuację, w której do tego traktatu kwirynalskiego, którego głównym celem ma być właśnie poluzowanie polityki fiskalnej wewnątrz strefy euro, że Niemcy do takiego porozumienia przystąpią i ten precedens, jakim był Fundusz Odbudowy, czyli to jednorazowe uwspólnienie długu, bo to bardzo wyraźnie przejawiało się i w wypowiedziach kanclerz Merkel, i w wypowiedziach Armina Laschet'a, że Fundusz Odbudowy to jednorazowe uwspólnotowienie długu, że ten precedens może stać się no, na zasadach właśnie prawa precedensowego nową normalnością w Unii Europejskiej. I tutaj dzisiaj nie postawiłbym naprawdę wielu pieniędzy na to, że tak się nie stanie. No to rzeczywiście leży w zakresie możliwości, no ale skoro leży, no to pojawia się pytanie, co dalej właściwie z Polską, bo toczymy cały czas spór z Unią Europejską. No, często się mówi, że Niemcy właśnie używają troszeczkę Brukseli do tego, żeby różne sprawy załatwiać, których nie mogą załatwiać bezpośrednio, właśnie w ramach zachowania jednak dobrych relacji z różnymi państwami. Natomiast no, wydaje się, że po tej całej wrzawie, po miesiącach sporów, awantur, włączenia się tego Parlamentu Europejskiego, kogo się da, nagle mamy zapowiedź, że polski rząd jednak zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński, i że to ma być dobry gest, czy gest dobrej woli wobec Brukseli. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. No co należy z tego, panie profesorze, rozumieć? Co to, jakiego rodzaju jest to posunięcie? Czyli jest to wycofanie się, czy jest to coś innego? W moim przekonaniu jest to wycofanie, dlatego że priorytetem tutaj nie jest odbudowa relacji z Berlinem albo z Brukselą po stronie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Priorytetem jest otrzymywanie funduszy europejskich, żeby realizować program inwestycyjny w Polsce, który z jednej strony ma na celu odbudowę gospodarki po pandemii, a z drugiej strony ma na celu no być takim kołem zamachowym dla pewnej promocji obecnego rządu wśród wyborców przed zbliżającą się kampanią wyborczą, czy zbliżającymi się wyborami raczej. Nie wiemy, czy one będą w terminie, czy one będą przedterminowe, ale tak czy inaczej, jak się wydaje, te fundusze europejskie są niezbędne, żeby ten nowy ład realizować i w pewnym sensie promować partie rządowe. W związku z tym ta rachuba czy kalkulacja wynikająca w gruncie rzeczy z kwestii krajowych powoduje ustępstwa przed Brukselą. My musimy pamiętać, że niestety w grudniu zeszłego roku zgodziliśmy się na ten mechanizm warunkowości odnoszący się do wartości europejskich. W związku z tym ten miecz Demoklesa nad nami wisi i polski rząd nie ma wyboru. We wszystkich sprawach, które będą dotyczyć zarówno reformy sądownictwa, jak i powiedzmy kwestii LGBT, różnego rodzaju innych rozwiązań, rząd będzie się cofać tak długo, jak Komisja Europejska czy inne instytucje nie będą tak naprawdę szantażować polskiego rządu w kwestii otrzymywania funduszy europejskich. Ten mechanizm warunkowości jest niezwykle skuteczny, jak widzimy. I w ten sposób należy odczytywać to ustępstwo dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej. To nie zabrzmiało zbyt dobrze, ale jeszcze zapytam o to mojego drugiego gościa, doktora Marcina Kędzierskiego, ale to już po przerwie i zapraszam państwa na drugą część, trzecią, przepraszam, już część naszej rozmowy.